największa ryba, można tak powiedzieć, uwieńczenie sezonu wędkarskiego, spinningowego tego sezonu. No 102 cm. 102, no to ładna ryba. 102 cm z wody 60 cm. A powiedz mi, pamiętasz marasek w zeszłym roku na zakończenie sezonu u ciebie na wodzie? Również 102. Też 102, to ta sama ryba. Albo pewnie. Nie. Inna? To była inna ryba. Tak? Tak, ta moja ryba była potężna. Siemano mordeczki, pierwszy śnieg, pierwszy mróz w tym roku. Miała być dzisiaj beczka, miał być epicki spływ beczką. Jestem przygotowany, beczka, kombinezon, ciuchy na zmianę, zimowa beczka, tego jeszcze nie było grane. Byłem nawet przygotowany na to, że w tej zimnej wodzie przyjdzie mi się kąpać, bo są ciężkie warunki, ale tego co tutaj zastałem nad wodą, no to się nie spodziewałem, ale gdzieś tam poniekąd przypuszczałem, że tak może być. Kiedyś mi to już wypadło raz w życiu, że przyjeżdżam nad wodę i jest zamarznięte. Ja miałem płynąć w tamtą stronę, a zostaje mi tylko tutaj ten mały odcinek z brzegu. Na szczęście jest kawałeczek, odrobina wody, w której można połowić, więc trzeba korzystać z tego, co jest. Wędki w dłoń, przynęty na hak i po szczupaka! Michaś, co, będziesz lód kruszył? Ale to na co, nie? W tych ciuchach normalnie. Nie no, musisz się brać w ciuchach. Pierśnie masz? Co? Pierśnie masz? Nie no, nogami będę. Spacesuita masz? Tak, no będę rozbiegał się i rzucał się na lód, żeby pękał. Pięknie. To z drona to wszystko nagramy z góry. Piękna pszczoła. Zobacz, nauczyciel, tą pszczółkę, jak ona wygląda, co? Dzisiaj troszeczkę, łowiłeś kiedyś pstrągi już? Nie. No to dzisiaj na nielegalu się raz przepis złamałeś, łowiąc z mostu, to teraz w okresie ochronnym połowimy pstrągów jeszcze. Dzisiaj nauczyciela do złego namawiam cały czas. Dzisiaj pstrągi łowimy w okresie ochronnym. A w styczniu się wstawi. A w styczniu wstawimy filmik, dokładnie. Tak się robi YouTube, nauczyciel. Ucz się, bo dzisiaj masz darmowe szkolenie. Zobacz, nauczyciel, co tu się dzieje. Zobacz, jakie tu masz powalone drzewa. Tak, i teraz lewisko trzeba opierdzielić, obłowić ładnie. Tak, i tam musimy. Ale patrz, jak ona zakręca, tu o 180 stopni, co? Ta rzeka. Pięknie. I tam idziemy i tu dzisiaj cały dzień spędzimy. Już chyba jesteś podniecony, co, nauczyciel? Troszeczkę. Ja. Ale ślisko na tym. No zobaczcie, tutaj przed chwilą Rutek zrobił przeszkala nauczyciela, pokazał mu, bo on jest tutaj pierwszy raz na rzece. Namierzył mu dołek, pokazał jak ma tutaj taki dołek obłowić. I teraz pójdziemy na dołek, jeszcze powiesz mu jak trzeba rzucać, jak prowadzić przynętę, tak? Dzisiaj na odwrót, nauczyciel jest szkolony. Nauczyciel nie szkoli, tylko jest szkolony. Przepiękne. Już tam podchodzi, zobacz. Zobacz, patrz. Ale już, zobacz, już za głośno. Patrz jak idzie. Powinien już po cichutku się skradać. Dobrze, dobrze, dobrze. Ładnie się skrada. Pięknie, pod prąd. Jesteśmy na nowej wodzie, nauczyciel. Cieszę się, że poznałem takiego nauczyciela. Zawsze miałem złe zdanie na nauczycielach, ale swoje dzieci do twojej szkoły wyślę. No i Rutek WND solo. Taki sam jak Kamil i jego brat w duecie, tak? Dobra, co patrzysz? Powiedz. Patrzę, że już pstrągi się pojawiają. Musimy uważać dzisiaj, bo bardzo częstym pszczołem będzie pstrąg dzisiaj, ale... Od ale razu. Nie taki zamiar jest. Nie jest zamiar, dlatego zobaczcie, u mnie jest stalka. U mnie też jest stalka. Jest stalka założona. Oczywiście, że jest stalka. Nie jest zamiarem łowieniem pstrągów. Także, ale żeby nie było, pstrągi, jak będą tęczaki, to zabieramy. Nie no, coś będziemy robić. Tęczak, a tęczak... Mam folię. To oczywiście. I ewentualnie takie potoki, no też weźmiemy. No. Do 40 centymetrów. Do 40. 50, niech będą i panowie, tak. Żeby była jasność, ja tutaj, bo nauczyciel jest pierwszy raz na takiej wodzie, łowimy na tak zwaną zakładkę. Czyli jeden staje, drugi 25 metrów, trzeci. I potem obchodzi wszystkich, tak. A jak chce obłowić jego miejsce, to może obłowić, dalej, tak. Dokładnie. Tu już rozumiem, ten dołek obłowiony jest? Nie. Nie, no to chodźmy, chodźmy. Pytanie, Michał. Rzucamy dzisiaj z nurtem, czy bo zimową porą to raczej chyba się powinno z nurtem sprowadzać. To jak chcesz złapać pstrąga? Jak szczupaka? Pod nurt, no właśnie.
Na sześć. Na tą, co ci mówiłem? Na lesie, na łosie bym pojechał. Na tak. Łosie, nie? No. Ten już mówi, co tam było. Słuchajcie, już jesteśmy na głębszym odcinku i szerszym. Dzisiaj, bo ja nagrywam tutaj sobie, wiesz, vloga do siebie na kanał. Także, żeby mi to nie zakłócało. Aha, no tak, no słuchajcie, no widzicie, no zakłócam mu, kurwa. Słuchajcie, jesteśmy na mojej rzece dzieciństwa tutaj. W tym miejscu, tam jest taki dołek, gdzie gdzieś tam to miejsce, tu jest połamane drzewo. Kiedyś za dzieciaka wchodziliśmy na to drzewo i z tego drzewa skakaliśmy tutaj do dołu. To był głęboki, najgłębszy dołek tutaj na tym odcinku rzeki. To się mogło zmienić już. I słuchajcie, w tym dołku, z tego dołka łapałem kiełbie. Kiełbie na spławik się łapało i piskorze. Siedział? Co? U kogo? Nie. Ale z dołka czy tu z prostki? Tu? Z tego? Tak, to tam rzuciłem, siedział. Ale co? Nie. To ja tu po cichaczu podejdę. Patrzcie, jak woda wybija. Piękne miejsce. Dobra, spróbujemy tym twisterkiem. Czyli coś tu się dzieje jednak. I na te kąpielisko przyszli goście i mieli dwa kije takie i siatkę pomiędzy nimi. I chodzili i w te burty bili kijami i z tych burt normalnie pełne siatki ryb i to płocie takie klenie wyciągali. Ryby po prostu w takiej rzece są powbijane w burty siedzą i trzeba kijami walić w tą burtę i trzeba taką siatę od razu trzymać, mieć zaciągniętą siatę po połuku i kijami się wali i to jest jedyna szansa, żeby tutaj te ryby złapać. Następnym razem widzisz, Rutek, jak tu przyjdziemy, to kije i siatka i ten sposób, no, na gumę nie złowisz tu. Jak ta ćwikła, powiedz? Prima sauce. No zobacz, przecież to co już jest. To człowiek. Nie. Ale on jest z małej wiary. Prawdziwe wędkarstwo, zobaczcie, że nie zawsze musi być ta ryba, tak, na kiju. Ale jak nie ma ryby na kiju wystarczy, że wyląduje kiełbasa, tak, i jest ognisko. I to jest pierwsza klasa. No. Pierwsza klasa kiełbasa. To jest przygoda. Wędkarstwo to są właśnie, o, koledzy. Poznawanie nowych twarzy, ja cię poznałem na nauczyciela tak naprawdę, no, bliżej, no nie? Ale kurwa, no co, widziałem cię tylko na łódce obok, no tak, to co. Tak. A teraz ty pogadamy, no mówię, kurde, wiecie, zawsze miałem taki hejt do nauczycieli, nie? No miałeś, a teraz poznałem... kiedyś chciałem skomentować nawet, ale mówię, wstrzymam się. Tak? Ale kurna, poznałem tego gościa. Bardzo nieładnie się wypowiedział na temat nauczycieli. A co powiedziałem, powiedz. Przyplecionie, że są to nieroby. Yeah. O, nawet nie pamiętam tego, naprawdę. Tak powiem. Wstrzymałem się, bo mówię, po co mi komentarze, nie? Ale zobaczcie, widzicie? Mówię, prędzej czy później zmienić. Ale spotkaliście się też face to face. Zobacz, i już Rutek jest... też mógł powiedzieć, że mógł podłapać temat, że ja się na przykład nieładnie wypowiedziałem o ludziach ze wsi, tak? Bo też tam była taka nagonka, kurwa, że wiesz, tak? Że ja nie. Ale ja to wziąłem na śmiech i widzisz, pojechałem sobie pod dino, stanąłem. No. To też do mnie był hejt, że czy ja też się z wieśniaków nabijam. No nie, no. To było bardziej odbicie piłeczki do tego, że potrafimy mieć do siebie dystans. Pewnie. A, słuchajcie, tak. Troszkę dzięki dzisiejszemu spotkaniu zmieniłem zdanie nauczyciela. Michał mówi, tak. Za strajki żeście się wzięli, a nieudaczniki, weźcie się do roboty, kurwa. Ale pocisnąłeś, Michał. A dlaczego strajkowaliście wtedy? Ty. A dlaczego negocjujesz z firmami większe upusty? Pięknie, zobacz, przepaliło już, dołożymy tu do żarku tego. Zaraz. Zobaczcie, jak to jest pro. Ja uważam, że dzięki Michał? Ja mu to powiedziałem otwarcie. No. To, że dzięki temu, że żeśmy się tak zakolegowali, to jestem w stanie się wędkarstwo dużo bardziej rozwinąć. Ognisko już się dopala, zostały nam jeszcze ziemniaki w popiole. Kamil mówi, że nie będzie jadł, nie lubi takiego jedzenia.
My z Majkiem zjemy za dwóch, zrobiliśmy sobie tam. W tym roku na wykopakach nie byliśmy. Nie byliśmy na wykopkach, ominęło nas. No to musimy teraz nadrobić. Kamil, powiedz. Nie powiedziałem, że nie lubię. Tylko, że nie będziesz jadł. Może już tyle zjadłem tych ślaków. Czyli kiełbasą się najadł. Ale zobacz, Kamil, przyjechałeś na piękną mazowiecką wodę. Jak się czujesz? Piękna. Co poza tym? Co chcesz do tego dodać? Nowe doświadczenie, nowa przygoda, nowe znajomości. Bo Majkiego do tej pory znałeś tylko z telewizji. Tylko z telewizji. Tylko z YouTube'a nawet ręki mi nigdy nie podał, tak? No. To prawda. Choć pochwaliłem cię raz na wodzie, bo jak zapytałeś dlaczego, czy nie przeszkadza ci to, że przyjechaliśmy na twoją wodę, to co powiedziałem? Że nie, tak? Że nie przeszkadza, bo wypuszczacie ryby, nie przepalacie met. Znaczy wiesz, nie przepalamy. Tam gdzie tam, gdzie możecie, to przepalacie. Właśnie chciałbym to od razu z tego miejsca powiedzieć, bo jestem z ekipą, mamy końcówkę roku, palimy takie ognisko. W zasadzie coś a la trociowanie mamy takie zrobione, czy pstrągowanie, bo rzeka poniekąd pstrągowa, można by powiedzieć. Tak, ale odcinek nizinny, tak, czujemy się jak na pstrągach poniekąd dzisiaj. I już tutaj rozmawiamy z nauczycielem, że na pewno musimy go na pstrągi zabrać. Ale jeśli mówimy o przyszłym roku, to zarówno u mnie na kanale Pleciony, jak i na kanale WND, przyszły rok jest pod hasłem palimy mety. Bo jest za dużo tego wszystkiego się dzieje i jest tej takiej jak gdyby najazdu na youtuberów, że youtuberzy przepalają mety. To teraz będziecie wy się trzęść, czy nie pojawimy się koło waszego domu. W przyszłym roku każda meta, na której łowimy ryby, jest pokazany dokładny dojazd, dokładna lokalizacja. Wszystko będzie podane na tacy, bo to stwierdziłem jasno. Nie może być tak, że coś jest ukrywane, że ludzie mnie się pytają, gdzie złowiłeś? A sorry, nie mogę powiedzieć nie. Wody są dla wszystkich, nie róbmy wyjątków. Każdy chce złowić rybę, słuchajcie. I dajmy możliwość łowienia ryb wszystkim, wszystkim jednakowo. Dokładnie. Czyli wjeżdżamy na... Zaczniemy od wody nauczyciela, wjeżdżamy i pokażemy u ciebie, bo masz 50 jezior wokół siebie, tak? Tak. I pokaż, nie boisz się pokazać tych wód. Dbacie absolutnie, o nie. Absolutnie. Nie ma rybaków na wielu wodach od 5 lat, prawda? Tak. I nie boisz się pokazać. Zresztą efekty same są. No to jak ty jesteś w stanie wyjść na łódeczkę u siebie na wodzie i podcinki rzucając sobie złapać 7 ryb, złapać metrowego szczupaka, tak? No to są takie wody, no powiedzmy sobie szczerze. Właśnie, dobre, Kamil. Dobre są wody, ale trudne wody. To też trzeba szczerze trudne, powiedzieć. No, płyniesz podcinę, rzucasz, zwijasz, to jest... Co w tym trudnego jest? No powiedz. Trudnego jest, bo przyjeżdżają ludzie i nie łowią ryb. Nie wiedzą, pod które trzciny podpływać. Pod które trzciny pewnie. Dlatego na filmach będzie pokazane pod te trzciny. Tu wyjąłem z tej trzciny dokładnie tak. Metróweczka, ona tu stoi, proszę. Ryby są dla wszystkich, tylko trzeba te ryby szanować. Ja to podkreślam jeszcze raz, bo jak będziemy te ryby beretować za każdym razem, to tych ryb nie będzie nigdzie. Nigdzie. Na żadnej wodzie polskiej nie będzie, bo naprawdę jesteśmy w stanie przełowić te ryby, jak będziemy wszystkie zabierać. No miejmy nadzieję, że ja mam taką nadzieję, tak, że moich filmów nie oglądają mięsiarze, tak. Słuchajcie, my tu sobie gadu, ale powiedz lepiej na te wody troszkę zajaweczki zrób. Jakie w tym roku tam ryby powyciągałeś największe u siebie? No nie było jakichś rekordów za specjalnie. Największa ryba, można tak powiedzieć, uwieńczenie sezonu wędkarskiego, spinningowego tego sezonu. No 102 centymetry. 102, no to ładna ryba. Ależ tylko wciąłem w rzekę. Branie było mega, mega! Nie mam tutaj żadnej dozbrojki ani nic. Ładna ryba. Ale matka! Metrowa ryba, słuchajcie. Jest w podwieraku. Udało się na tym lekkim zestawie. Nie spodziewałem się tak wielkiej ryby. Potężna ryba, zobaczcie sami. Zobaczcie, co to jest za ryba. Metr ma. Możesz, kurczę, co się dzieje? Jest! Metr dwa. Metrowa wyjechała. Słuchaj, 102, tak? Z 60 cm wody. Tak, 102. Proste łowienie. Każdy wędkarz może przypłynąć, rzucić podcinki, zwinąć. Ile razy korbką owinąłeś? Nie zdążyłem przekręcić korbką, bo dotknęła powierzchni wody i było taka, bam. Słuchajcie, to jest taka woda i tu z tego miejsca mówię tak... To jest dopiero początek, co nauczyciel pokazuje. On dopiero rozwija skrzydła i ma tu pełną... Przyszły sezon to jest tutaj... Pełna moja rekomendacja Rutka z WND. Będziemy nie możecie walczyć. Tego przegapić, naprawdę. Tutaj musicie być na bieżąco z tym kanałem, bo tu no, będzie grubo się działo. Będzie grubo się działo. Będzie bardzo grubo. Na pewno grubo. Będzie grubo. Będzie bardzo grubo, ponieważ ja mam nadzieję, że widzowie będą łowienie. W szoku. To, co się wydarzy w następnym sezonie. I tego wam nawet życzę. Sam się tego boję. Całemu WND, takiego rozwoju, jesteś na tym etapie.
Zawsze jest tak, pierwsze 10 tysięcy. Walniesz 10 tysięcy, to później kolejna dycha to jest kolejny rok tylko, więc mam nadzieję, że śnieżna kula. Że w przyszłym roku jak się spotkamy tutaj panowie, to będzie się dobijać do dwóch dych w przyszłym roku. Oby tak było. Tak musi być, bo powiedziałeś to słowo i już masz presję na sobie. Wiesz, że musisz to zrobić, bo słowo się rzekło, to się nagrywa. No rzekło się, to już nie ma odwrotu w tym momencie, to musi tak? być grubo. Dobra, słuchajcie, dla podbicia oglądalności w takim razie, tutaj z nauczycielem się wykąpiemy, zaraz wiemy konkurs skoków do tej wody. Także dobrze, że dotrwaliście do końca. Coś się podzieje. To jest życie! Ognisko się już dopala, ziemniaczki się już robią, Majki się już przebiera. Rześko? Zajebiś. Odżyłem, kurde. Teraz jest dobrze. Mistrzostwo świata wam powiem. No to jest życie. Warto. Przemokły ci nogi, tak? Nauczyciel? Tak. Przemokły skarpety. To nie jest nogi. Pro. Zobacz, nauczyciel, ty se chodziłeś po śniegu. I masz mokre skarpety. No, ale u mnie w tych sewydżach też. Prawy mniej, ale lewy, lewy też chce być. W czym wy chodzicie nad wodę? Panowie, wy po śniegu chodziliście, macie mokre buty. Ja się wpierdzieliłem do wody przed chwilą i suchu chcieńki jestem. No to o czym my gadamy? To musi być pro, panowie. No musi. Słuchaj, tylko my jakoś wyglądaliśmy, a ty w tych gumiakach na miasto jakbyś wyszedł, to jak to by wyglądało? No jak, to są prestiżowe gumiaki. Piękne. Michał, stałeś tu. Jak wydawało, przemyte są te progi, wiesz? Co? Stałeś tu chwilę. O kurde, co to jest? Olej. Ale z czego to idzie? Z dyfra. Tak. No z dyfra idzie. No jak nic, masz olejowa ty. No z dyfra. Z dyfra. No i co teraz? Muszę chyba na dwójkę... Nie, koniec ich zabaw, bo to się samochody. Ale muszę na dwójkę przełączyć, żeby mi dyfra nie zmieliło, no. Wiesz, na dwa koła. Dobra, lecę na chatę, słuchajcie, mordeczki. Fajnie było, zobaczcie. Bez ryby, ale warto wyjść, bo nie zawsze ta ryba jest najważniejsza. W wędkarstwie to jest fajne, że jak nie ma ryb, to jest fajna przygoda, spotkanie z ziomkami, zabawa, wygłupy. Trzeba troszeczkę odpocząć. Dokładnie. Od chaty. Odchamić się. Odchamić się, od chaty odpocząć, odpocząć od roboty, od wszystkiego. Oczyścić banie. To jest właśnie wędkarstwo. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na naszym kanale i przede wszystkim na kanale WND w nowych przygodach z nauczycielem. Z tym gościem. Jak ci się podobał ten wypad? To co ci robiliśmy? Bardzo tak? Fajna przygoda. Ja pierdzielę, piona nauczyciel. Widzicie, mam nadzieję, że w waszych szkołach wasze dzieci będą mieli takich nauczycieli.